No, jest takie powiedzenie, że koń jaki jest, każdy widzi. Tylko każdy widzi po swojemu i nie wszystko dostrzega. Jest wiele mitów na temat koni. Być zdrowym jak koń, być silnym jak koń. I niewiele to ma wspólnego z prawdą. Na pewno konie są bardzo złożone. I są o wiele bardziej złożone niż my wiemy. My dopiero się uczymy o tym, jakie są konie. Tak naprawdę nauka bada koński gatunek od tam raptem 40-50 lat może. I to jest bardzo krótko, zważywszy na to, ile istnieje koński gatunek na świecie. They are flight animals, this is the program, and if you behave badly on the horse, this is the first thing they use. They run away, or they rear up or whatever. So the flight reflex is a defensive reflex. And this is why some horses are spooky, meant to be mental, a problematic, difficult horse, but this is only a defensive reaction. We are wrong, not the horse. If a horse does this. To jest moja obserwacja, to jest moja filozofia. Są naszymi lustrami, są naszymi aniołami stróżami, które pilnują tego, żebyśmy robili rozwój i żebyśmy podnosili swoją świadomość, ale nie każdy chce to zobaczyć. I to jest przykre. Wiele osób podchodzi do koni tak bardzo stereotypowo, mamy to zakorzenione w naszej mentalności, ponieważ koń jest tak długo wpisany już w jakby historię naszej cywilizacji, to nam się wydaje, że to, że koń nosi człowieka na grzbiecie, czy ciągnie wóz, no to jest takie normalne. No przecież koń jest do jeżdżenia. To trzeba by zapytać konia, czy jazda konna im sprawia mu przyjemność. No, dobrze, że konie nie mówią, bo pewno niestety często by było tak, żeby mówiły, że absolutnie nie. Budowa koni nie sprzyja temu, żebyśmy na nich jeździli. Czy się da? No da się, bo jeździmy na nich. Czy to jest dla nich takie super przyjemne? To zależy. Każdy, kto chce obcować z koniem, powinien się nauczyć takiej wrażliwości i patrzenia na tego konia jak na partnera, a nie jak na sprzęt do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Koń jest partnerem i tylko wtedy może być jakaś współpraca i możemy mówić o tym, że człowiek ma prawo korzystać z tego ogromnego przywileju, jakim jest wsiadanie na grzbiet tak pięknego zwierzęcia, tak silnego zwierzęcia, tak ogromnego zwierzęcia i cieszyć się z tego, że on nas tam toleruje na tym grzbiecie.